Myślę, że tutaj szczegółowo będzie mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast nasze kontakty z naszymi niemieckimi kolegami pokazują, że w Niemczech zostało zbudowanych kilka tysięcy biogazowni, które dlatego funkcjonują i zdają egzamin. Tam system wsparcia, który funkcjonuje, on opiera się na systemie stałych taryf, który z kolei staje się coraz większym obciążeniem dla niemieckiej gospodarki. I w związku z tym tutaj energetyka niemiecka stoi przed problemem poważnej przebudowy systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, co jest sygnalizowane w bezpośrednich rozmowach.